Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejna wizyta w gospodarstwie szkółkarskim w Chłodni. Widzicie, gdzie jesteśmy. I zobaczcie, gdzie jesteśmy. Cześć, Janek. Cześć. Witam wszystkich. Janek Kozerski, gospodarstwo szkółkarskie w okolicach Skierniewic. Pewno kojarzycie. Janek, powiedz mi, jesteśmy w Chłodni szkółkarskiej. Co to są za drzewka, czemu są wystawione przede wszystkim? Tak, tutaj mamy kilka odmian. Przygotowane są na pokazanie dla sadowników, którzy będą w najbliższym czasie odbierać te drzewka lub będą odbierać wiosną. O właśnie, tak, to zaraz takie pytanie. Większość sadowników odbiera drzewka jesienią czy wiosną? Jak jest u ciebie z twoimi odbiorcami? Zależy od sadownika. Generalnie tendencja jest taka, że większość osób odbiera drzewka wiosną. Mhm. Aczkolwiek niektóre osoby, które mają już przygotowane stanowiska dla odmian bardziej mrozoodpornych również odbierają drzewka jesienią i sadzą jesienią. Okej, okay, dobrze. Powiedz mi, co to są za odmiany, co to są za drzewka, możemy podejść? Tak, możemy podejść. Tutaj mamy Retligola na przykład, przykładowe pęczki na dziewiątce, tak. Okej. Okay. Generalnie Retligol w porównaniu na przykład z Galą. Mhm. Widać, że są drzewka no, troszeczkę niższe, ale to wynika z siły wzrostu. Mhm. Ta sama podkładka tutaj jest? Ta sama podkładka. Okay. To jest Retligol, to jest Gala, tak? Mhm. Z charakterystyki samej odmiany, prawda? Tak, tak. No i no jednak Retligol nie jest odmianą silnie rosnącą. Dlatego no, zarówno w szkółce, jak i w sadzie no, w porównaniu na przykład z Galą, no Retligol rośnie dosyć słabo. Tak. Dobra. Powiedz mi, Retligola głównie na dziewiątce robisz, czy na innych podkładkach też? Na dwóch podkładkach, na dziewiątce i na P60. Okay. To są te dwie podkładki, na których robimy aktualnie Retligola. Dobrze, tu mamy Retligola, to sobie jeszcze raz sobie spójrzcie. Mamy Retligola. Tutaj jest co? Tu jest jakaś tu Gala? Retligola jeszcze na P60, też do okay. porównania. Powiedz mi, tutaj mamy na przykład King Croata. Po kolei. Są jeszcze wolne drzewka Retligola, czy już raczej nie. w tym sezonie nie? W tym sezonie jest wszystko zamówione. Aktualnie okay. przyjmujemy zamówienia na następny rok. Dobrze. Kolejna odmiana, kolejne drzewka. Zobaczcie, co tak. tutaj mamy. King Croat, mhm. który w tym roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Mhm. Większym jak w ubiegłym roku. Okej. Okay. Przynajmniej tak jak ja u siebie obserwuję, że w tym roku sporo osób ponownie chce sadzić Red Deliciousa i głównie King Croata. No tu mamy dla porównania. Ta sama podkładka? Nie, M26. Gdzie jest M26? Tutaj. Okej, okay, to zobaczcie, poczekaj. To jest na M26 drzewka, a tutaj mamy? I tutaj mamy drzewka King Croata na M9. Ładne, nie? Ładne te no. drzewka. Jak na Red Deliciousy, no to tak. No King Croat wiadomo, silniej rośnie niż, mhm. niż Redka, bo nie jest odmianą typowo krótkopędową, tak? Mhm. Tylko półsporem, więc... Powiedz mi, bo jest to no, temat generalnie Gali. U ciebie Sznico i Sznico Red. Drzewka już pewno też Gali sprzedane, tak? Tak, tak. No w tym roku udało się wszystko. Czyli dalej jest... Generalnie większość drzewek mamy sprzedane w tym sezonie. Mhm. Ale o Galę przede wszystkim pierwsze odmiany, pierwsze drzewka, co pytali pewno, co? Tak, tak. W tym roku zaobserwowałem, że jednak sadownicy bardziej poszukują gali paskowanej. Mhm. Czyli jest, ja u siebie produkuję dwie gale, gale Sznico i gale Sznico Red. Przerwie. Jeżeli chcecie filmy, to wam tylko przypomnimy, tutaj się za chwilę gdzieś wam pokażą linki. Latem nie, to jeszcze późnym latem nagrywaliśmy. Sierpień pewno było, jeszcze przed tak, zbiorami, nie? Tak, tak. Pojawią tak, wam się generalnie linki, tutaj sobie zobaczcie, do filmów z... Tak, z Gali Sznico i z Gali Sznico Red. Dokładnie. To był początek września. Okej, okay. Janek, u ciebie dwie gale, Sznico, Sznico Red. Red. Produkujesz, tak jak mówiłeś wcześniej, porówno prawie, nie? Tych drzewek, tej i tej odmiany, czy jakaś jest tendencja, że któreś więcej? Nie, w tym roku miałem w ofercie mniej więcej 50 na 50, mhm. aczkolwiek, tak jak wcześniej wspomniałem, większe zainteresowanie w tym roku jest galą paskowaną, czyli sadownicy jednak częściej pytają się o galę Sznico niż o galę Sznico Red. Okej, okay. To powiedzieliśmy sobie o galach. Sprzedane masz drzewka Ligola Reda.
King Road Red Delicious też powiedziałeś, że jest sprzedany. Sprzedany, tak. Kolejna z takich odmian, co wiesz, że można drzewka produkować i są pytania. O Prince'a dalej się pytają? Tak, w tym roku jest duże zainteresowanie Retiona Prince'em. Selectem jest... czy obojętnie? Selectem, nie, tutaj mówimy już tylko i wyłącznie o Selectie. Okay. Jest duże zainteresowanie, drzewka są sprzedane. No sporo już jest też zamówień na przyszły rok. I spore też jest zainteresowanie nową odmianą, którą będziemy mieli w ofercie od przyszłego sezonu. To może powiedz, że będzie na targach TSW, będzie pokazana. Tak, będzie pokazana. Nie mówmy może na razie co. Na targach TSW będziesz? Tak, będę w tym roku się wystawiał. Będzie można zobaczyć tą odmianę nową, którą będziemy. Czyli warto promować. Do ciebie na stoisko przyjść, wtedy powiesz, co to jest. Będziesz miał jabłka też? Prawdopodobnie tak. Okay. Tak. Postaramy się pokazać jabłka. Tak. Z ciekawości jeszcze zapytam, pamiętasz, jaka tu jest temperatura, jaka tu jest wilgotność, jak utrzymujesz? No, temperatura jest w okolicach zera aktualnie. Wilgotność gdzieś w granicach 98%. Najdłużej jak przechowywałeś drzewka? Który taki sadownik, wiesz, co tak bardzo późno odbierał? Zdarzają się, że w maju, jeszcze tak, koniec maja, czerwiec? Tak, czerwiec to może nie, ale do 20 maja zdarzają się odbiory, oczywiście tak. Okej. Okay. Dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o relacje Słodni Szkółkarskiej u Janka. Janek, bardzo ci dziękuję. Dzięki. Jakby co, to macie tutaj gdzieś podany link do Facebooka i do strony internetowej Janka. Tam sobie zaglądajcie. A my się widzimy na TSW. Do zobaczenia. Pozdrawiamy.